dzisiejszym magazynie spotkamy się z niezwykłą postacią. Człowiekiem, który produkuje ekologiczny ocet, uratował byki przed walkami koridy, a kurą pozwala słuchać Beethovena, Mozarta i Bacha. Słuchają muzyki, wszystkie siedzą, widzisz tam, gdzie Beethovena muzyka gra. Kury mają dożywocie, mają cztery, tutaj pięcioletnie kury to są, nie? Dzisiaj odwiedzimy Milówkę i o ekologii porozmawiamy z Grzegorzem Śleziakiem, który poprzez produkcję dobrej żywności chce dostarczyć ludziom zdrowie. Jego rozumienie ekologii jest jednocześnie rozumieniem zarówno rytmów natury, jak i tego, że na przykład jajko od szczęśliwej kury jest smaczniejsze i zdrowsze. Puszcza on swoim zwierzętom muzykę klasyczną. Muzyka je uspokaja, nie kapitalnie. Nie dziwią się, koguty nie są agresywne, żadna kura nie jest wydziubana, cztero-pięcioletnie kury, nie? I aby ktoś mówi, muzyka im przeszkadza, no popatrz, zobacz, tu jest muzyka kokolumny. Wszystkie się skupiają kokolumny. Jeśli muzyki by nie lubiły, siedziałyby z drugiej strony ogrodu albo na drugi koniec uciekały, nie? Wszystkie siedzą tu, gdzie jest kolumna, nie? Pan Grzegorz Śleziak dzielił się z nami swoimi refleksjami na temat hodowli drobiu. Zajmuję się tym od 30 lat kurki, nie? Kurka przede wszystkim nie są, żadna kura nie jest, nie podlega seksowaniu, a więc ile kogutów się rodzi, tyle jest kur. Widać zresztą, nie mamy 20 kogutów. Nie ma obciętego dzioba naturalnie. Także kurka jest w żaden sposób niemęczona, bo teraz już ta, no według przepisów nowych w Niemczech nie wolno zabijać, seksować. Kiedyś się koguty rodziło, zabiło 1000 kogutów, się rodziły, szły do zoo, mielili na pasztety, dla psów, dla karmę. Teraz muszą być hodowane koguty. To jest ekologiczne. Jajko wtedy jest biologicznie czynne. Zobacz, tu jest. Kogut cały czas jest stadem. Jajko dopiero żyje, jak jest kogut go zapłodni. Jajko zapłodnione może wytrzymać rok czasu w soli. 2-3 miesiące pszenicy czy w jęczmieniu, tak kiedyś tutaj na terenach wszyscy przechowali. A jajko takie niezapłodnione jest chłodnicze. Psuje się po 2 tygodniach, nie? I ma zapach taki chłodniczy. No to jest jajko ekologiczne wtedy. Moje jajko badałem w Instytucie Drobiarstwa. Pierwsze jako chyba w Polsce na zawartość glifosatu, nie? W Instytucie Drobiarstwa. Zgłosiłem to pani właśnie profesor Majewska, robiła grant takiego i moje jajka nie zawierałem. Zresztą jajko nie, nawet jakby miały pasze swoje, kura nie dopuści glifosatu do jajka, bo jajko jest zarodkiem. To ona pierwsza pochłonie jej to, ochroni jej ciało, ochroni to i przejmie glifosat, do jajko nie może się dostać glifosat. Nie? Jajko jest chronione, jajko ma 6000 otworów, białko jest również osłoną tego żółtka. Nie? Właśnie ma ten, te substancje właśnie takie jak... Białko, nie? Które powoduje, że nie przenikają żadne bakterie. Zaraz zobaczysz, co zrobię, jak zawołam kury, kiełbasa. Zobacz, już tu idą. Zobaczysz, co się stanie, nie? Kury, kiełbasa! Kiełbasa, chodźcie tu, chodźcie tu! Zaraz przylatują wszystkie, bo myślą, że kiełbasa. Chodźcie, kiełbasa, kiełbasa będzie! Już idą wszystkie, nie? Na słowo kiełbasa tak reagują, nie? Kura nie jest wegetarianką, musi dostać kawałek kiełbasy. W zimie dostają, no super, się zabija za kiełbasa. Chodźcie, kiełbaska będzie, chodźcie, chodźcie! Jajko kura, tak ktoś mówi, że kiedyś jajka nosiły, że nosiły 13 jajek. To jest błąd totalny. Tam ekolodzy mówią, że nie jedzą, jestem wegetarianem, nie jem mięsa od dziecka, żadnego. Jajko od kury, kura nosi jajek 10 tysięcy lat temu, nosiła 13 jajek. Kura nosi tyle jajek, to jest odpowiedź bardzo ważna, bo ludzie o tym nie wiedzą. I kura nosi cały rok, to nie są żadne genetycznie mutowane czy zmienione, że kura nosi cały rok. Moje kury noszą cały rok jajka, nawet w zimie, codziennie mają jajko. Stymuluje się je tylko dlatego, żeby miały światło. Ja my zdajemy się dłużej światła, również są na wybiegu na śniegu. Kura znosi tyle jajek, ile obejmie własnym ciałem, żeby wysiedzieć. Kura nie znosi 100 jajek, no bo tyle nie wysadzi. A my, człowiek nauczył się, podkradając jej cały czas jajko, ona donosi tego. Przychodzi, że jest w matematyce słaba, codziennie przychodzi, że jest 6, patrzy, i nie wie, źle było i znowu donosi następne. Tak jak i kuropatwa w przyrodzie. Przecież kura jest najmniejszym łańcuchem pokarmowym. Lisa, kuna, codziennie jak ktoś zje lis, jajko, no to nie byłoby, wyginęłyby te kury. Ona musi znieść 13 i to jest sygnał w mózgu, że ona może objąć się skrzydłami i wysiadły jajko. Nie? A więc to jest taki błąd, że mówią, że genetycznie mutowane. Nie. Każdą kurę, jak się zabije w jajowocie, ma 100 jajek. Nie, nie ma tam 13 jajek, tylko ma tak dużo jajek, bo jest przygotowana na to, że zabije lis, pogoda, mróz, przesunie się wiosna i składa nowe jajka. Nie? Tak się dzieje z pawiami, ze wszystkimi zwierzętami. Paw również niesie 6 jajek od wieku w Indiach. Ja miałem u siebie pawie 30 lat, ale jak mu podkradam jajko, codziennie w nocy on nie widzi, codziennie przychodzi i są 2, musi znieść 6 i usiądzie. Nie? Tak jak i gęś również, musi zjeść tylko tyle i obejmie ciała. Mamy 6 jajek znosi, nie gęś. Gęś zaczyna w lutym, znosić jajka, kończy w czerwcu. Nie ma na świecie gęsi, które by niosły cały rok, nie? Bo one kończą, bo wiedzą, że nie wychowią dziecka. A kura owie cały rok, bośmy jej dali warunki, karmimy ją i dlatego odzajemnia się nam jajkiem, nie?
wybieg trawa, tu jest wydziubane, bo tu nie ma trawy, ale mają specjalne wybiegi, gdzie cały czas na zielono na trawie są, nie? To nie jest jajko produkowane w klatkach, gdzie kura musi znosić jajka i zabiera się. Ta kura u mnie znosi z myślą, że założy rodzinę, bo ma koguta, a cały czas jej zabieramy te jajka. No bo przecież logiczne, ktoś mówi, ekolodzy tam mówią, o, że kury się zabiera i dziecko, że kura... No ale jak kura? Kura nie usiądzie w zimie na jajka, no bo młode padną. Ona może usiąść tylko od maja, tak jak zacznie od kwietnia czy od maja, znosi jajka, wysiaduje i wyprowadzi stado do września. A kura już by nie wysiedziała jajek we wrześniu, bo by te małe padły, nie? Normalnie w przyrodzie. Żadna kuropatwa nie niesie jajek we wrześniu, tylko niesie na wiosnę. A dzięki temu, żeśmy kurę nauczyli, dostaje karmę, dostaje jedzenie, to ona niesie cały czas to jajko. We wrześniu one mają gody. Każdy rak ma 200 młodych. Woda, mimo że jest efekt taki zielonkawy, ktoś by myślał, że jest przyducha, że są sinice, nie ma to znaczenia, bo jest tu filtr biologiczny. Woda wchodzi do beczki poprzez keramzyt i oczyszcza się i amoniak, i wszystkie te azotany zamieniają się na azotlen tlenowy i dzięki temu jest taka ilość rybnie. Polecam na oczek, to wielu ludziom oglądają to mój filmiki na kanale. Wiele obiektów w gospodarstwie pana Grzegorza Śleziaka nie można mierzyć miarą rachunku ekonomicznego. Są to bowiem inwestycje w harmonijne ekosystemy. Dzięki filtrowi biologicznemu jakie osiągnięcia uzyskałem, nie? To są raki, oaza mojego życia. To są dzikie kaczki, to jest historia też, nie? To są dzikie kaczki, które odlecą, nie? One tutaj, nie muszę im obcinać skrzydeł, nie muszę ich hodować, nie muszę się martwić, co w zimie z nimi zrobić. To są dzikie kaczki, które za 2 tygodnie ulecą, a zobacz. To są dzikie kaczki latające, nie? Tak są oswojone, praktycznie jedzą z ręki, nie? Wylęgły się u mnie na stawie, tu w tym gnieździe. Także tak to kurki. Woda jest idealnie czysta, bo tu mamy 20 tysięcy raka. No tak, rakami czasami odławiam raki. Nie? Mamy taką siatkę, jak chcę sprawdzić, jak się w jakim stonie są kondycji raki, to odławiamy tym raki. Także no, odławiam też teraz ryby, bo mam za dużo karasi, jest ponad 20 tysięcy ryb. Jest przerabiam tam tak jak przyroda. Ja raka nie zjadam, bo rak mi czyści, po prostu jest zieloną, zarośnięte moczarkę. Ludzie myślą, że jest mięsożerny. On zjada czasami, jest kanibalem, potrafi zjeść drugiego raka. Świeże mięso, małą rybkę, ale normalnie je rośliny. Moczarka jest ulubiona. Przywożę nawet wiosną moczarki, tutaj 2 tony i nie ma jej śladu, nie wszystko zjadają raki. Są 2 stada, jedne są, tak jak powiedziałem, emigranci, przyszły skądś ze stawu, a drugie się urodziły u mnie na stawie. Chodzi, no dla mnie ten staw jest, jedni mają BMW, kupują, mają alufelgi, kupują, do nocy czyszczą te alufelgi, najnowszą pastę za 300 zł, a ja przychodzę tu na staw i rozmawiam z moimi kaczkami, łowię te ryby, podaję im pocałunek, dają mi 3 życzenia, nawet życzenia składam, żeby sąsiadowi się też dobrze wiodło, żeby miał 2 żony i tak dalej. I po to mam te ryby, ja pokazuję na filmika, mam tutaj lina 6,80, złapałem go teraz miesiąc temu, dostał pocałunek i jest puszczony w wodzie, już tu 20 lat żyje. I szczupaki, mamy tu jesiotra takiego dużego, 1,60 m, mierzyłem, pokazałem na kilogram. Ryby, ja nie jestem wegetarianem, nie wiem, ani ryby, ani mięsa, nigdy. A ryby to jest moja pasja, nie? Każdy ma jakąś pasję, jeden fotografuje, drugi ma BMW i czyści alufelgi, no, a ja zajmuję się, tu mam krzesełko i wieczorem odpoczywam, nie? I za 2 tygodnie wylecą, nie? W tamtym roku miałem tutaj ponad 30 kaczek, nie? To matka przylatuje, tu które się wylęgły, wracają, zakładają tu gniazdo znowu, nie? Córka, matka i po kolei. No, między sobą się ścigają nawet. Ryby o tej porze nie przypłają, bo wieczorem, a już pokazują się. I dzięki tym dyfuzorom uzyskałem to, że raki mają czystą wodę i w zimie to jest. To po prostu je wymianę gazową robi i w zimie nie zamarza lód, nie? Nigdy mrozu nie ma lodu na tym, w tym miejscu akurat, nie? Bo tu raki mogą wtedy oddychać. Wystarczy, zamarz by stała przy takim przerybieniu i tylu raka wszystko by padło, nie? Nie no, ważki, raki ze skrońców. Tu mamy ponad 100 zaskrońców. Te z białą głową, te, które jedzą rybki, nie? Także dzielimy się tu z zaskrońcami, nie? Na wiosnę tu mam ponad 1000 tych żab tu przychodzi z całych terenów i składają górska kumygnie i składają ikrę. Także tu jest inwazja. No mam raka, to jest na górze siatka, tak widać, nie? Żeby nie wyszedł rak, nie? To całe to wszystko zakwitnie raz. No, zobaczycie tu, nie? To wszystko zakwitnie. 20 tysięcy lilii zakwitnie. Teraz... Pan Grzegorz zajmuje się produkcją niezwykłego octu jabłkowego. Octy leżakują tutaj w dębowych beczkach. To akurat historia tych beczek, bo 20 lat były pod ziemią, dlatego są czarne, już takie obręcze lecą. Mieliśmy właśnie ocet, z tym trzymaliśmy wino, że doskonałe różne octy. Chodziło o temperaturę, nie? Piwnica jest bardzo droga. My nie mamy piwnicy. Zakopuje się beczkę powyżej 1,5 metra, nie ma przemarzania, jest 8 stopni do 10 stopni pod ziemią. I ocet spokojnie dojrzewa w beczce dębowej. Będąc chory, właśnie kiedyś odkopałem je koparką, pokazałem na filmikach na Facebooku, jest
15 lat były pod ziemią, nic nie stało się. Nawet obręcza nie zgniły tak, jak były, tak są, bo nie ma powietrza. A tu mamy nowe beczki. Nie? Ta beczka ma tylko 3 lata, nie? I w tej beczce jest przechowany ocet. Dębowa beczka, gdzie wartość ligniny, smak, zapach, nie? Jestem jedyną firmą, która w Polsce robi beczkę, ocet beczka. W beczkach się robi koniaki, drogie rzewina, a nie ocet, nie? Który jest tani, nie? Firma, która robi jedynie beczkowy ocet, to jest Modena we Włoszech. No to jest zupełnie inny ocet, to jest metoda orleańska, nie? Tak powstał kiedyś ocet. Beczki przywoziły w Nowym Orlanie, woziło się, one stały na słońcu, była pogoda, rozszczelniły się beczki, dostało się powietrze, oni nie wiedzieli co dojść, zrobił się im ocet z tego, nie? Kiedyś, no i właśnie tak z tego powstało, ta najlepsza przyprawa świata jest teraz ocet, nie? Do sałatek, do tego, no ma zupełnie inny smak taki ocet, jest balsamiczny taki, bo jest gęsty, bo odparowuje woda, on cały czas jest tutaj widać na północnej słonie, specjalny dach, nie musi tu słońce świecić, nie? Mamy północne słonie, nigdy tu nie świeci na słońce, bo by się mi rozeschły, nie? I by zaczęły cieknąć. A że one tutaj dojrzewają, całe lato są tutaj na tym, a w zimie je znowu przechowujemy do środka, nie? A teraz mają doskonałe warunki, no najlepsze, American Oak, nie? Amerykański dom, najlepsze beczki najlepszych firm. Czy francuskie, czy hiszpańskie beczki, nie? A że taki w dębie. No i nadal ta beczka jest młoda, beczka 3 lata, nadal ma wartość ligniny. Chodzi o smak wanilii. Wtedy ten ocet jest łagodny, wtedy nie jest taki mocny, butelkę, bo przemysłowy ocet to też butelkę to odrzuca, nie? A tu możesz go napić się samego, tak jest dobry. A ma kwasowość tą samą. Rozmawiam wieczorem. Podziwiam ich zapach, nie? Tutaj wejście takie do kur mamy, jak tu idę tą alejką, zobaczcie jak alejka wygląda, nie? Wejście na dwie. Tutaj codziennie wieczorem przychodzę od samego zapachu, tu głowa boli, nie? Idę, to jest moje wejście do kur, nie? I tak sobie tu idę codziennie wieczorem i idę kurmi karmić kury. Tak wygląda moja aranżacja kur. I to jest jedyna lilia, gdzie o tej pory, pełna lilia, gdzie nieosiągalna jest, nie? Tylko teraz jest modne, wiadomo, że musi być naturalne i przetworzone, no. Przecież w Niemczech, na Węgrzech, w Rosji jest zabronione glifosat, a u nas nadal stosują Roundup, nie? Nadal się wali glifosatem, do 25 roku jest zwolnienie ze względu na bezpieczeństwo żywieniowe. Filipiny, całe gdzie jeździłem, tak samo. Kukurydza jest wszystko glifosat, nie? Jest zielona, piękna, ja na pole przychodzę na Filipiny, zrywam kokosą, taką kukurydzę zieloną, oni lecą, nie jest, bo to ma truciznę. Ja mówię, no to czemu się to posadzili? To ma glifosat, nie zielona, obok rolnik ma suchą, wysuszoną, marną. No mówi, no bo my to sprzedajemy Chinom, my tego nie jemy, no. Taka jest odpowiedź, nie? Oni to robią dla pieniędzy, nie? Mówi, popatrz, ten rolnik nie ma nic na polu, ma z hektara jednego kukurydzy 4 worki, a my mamy 10 ton. No i to jest odpowiedź, dlaczego to robią, nie? Chodzi o pieniądze przecież, nie? Tylko i wyłącznie, on się nie martwi, kto to będzie jadł, bo on chce zarobić pieniądze, a kupuje sobie, łowi ryby, a on wysyła tą kukurydzę do Chin, a Chiny do nas, no i taka jest droga. Mamy judaszowca właśnie drzewko, mamy stare odmiany orzecha właśnie włoskiego. Wszystko w doniczkach, także w dowolnym się czasie sadzi. Pan Grzegorz Śleziak promuje sadzenie starych odmian drzew owocowych. Mamy złotą rynetę, krążelka, nieznane takie nazwy. Złota ryneta, mamy bojken zielony, mamy malinówkę, nie? Także takie różne odmiany, stare odmiany jabłek. I te jabłko na pewno nie potrzeba żadnym opryskiwać. I w tym ono sobie potrafi przeżyć. A więc nie potrzeba żadnych szczepionek i potrafi żyć, nie? To jest mój akurat sad taki, który mamy stare odmiany drzew, ślep. Jest właśnie wiśnia, łutówka, tu mamy lilię, 20 tysięcy lilii kwitnie nieposadzonych. No i wszystkie stare odmiany drzew i zioła, nie? Różne zioła. Katalpy mamy, z judaszowca, to jest to drzewo. Rajskie jabłonki, jak widać, nie? Judaszowy jest to drzewo, które się powiesił Judasz, jak sprzedał Chrystusa. Mamy katalpy zresztą, tak jak widać, nie? Na boleriozę, na Hashimoto, kapitalne rzeczy takie. No i drzewka wszystkie naturalne. Dlaczego warto w takie drzewa inwestować, a nie te ze szkółek? Nie no, ze szkółek to jest przykład, pokazałem na filmiku. Ja mam teraz cały sad, sadzę w Sandomierzu, wymieniam drzewa, które kupiłem u pieniążka, nie? W dobrej mierze sobie robił pieniążek drzewa pestkowe, nie? A więc te wszystkie nowe, opryskiwane, które mają 20 według Skierniewicem Instytut Sadownictwa podaje, 22 opryski mamy. A więc co to za drzewo, które ja muszę 22 opryski, nie? Bo muszę wydać japońską chemię, bardzo drogą i drzewo po 10 latach wymieniłem wszystkie. A pokazałem na filmiku, poszedłem do sadu mojego ojca, drzewa mają 120 lat dokładnie, przeżyły 2 wojny światowe, nigdy nie były nawet wapnowane, są zaniedbane totalnie i nie mają żadnego raka bakteryjnego. I pieniążek dostali za to, granty wzięli, fajny, z pełnym, z całym szacunkiem świętej pamięci w Instytucie Skierniewicach robił drzewka jabłonie bezpestkowe. A więc to drzewko pozbawił możliwości rodzenia. A drzewo jak nie ma rodzenia, jak weźmiesz kobietę i nie dasz jej rodzić, to również zaczyna szukać narkotyków, nie dba o siebie, no bo po co, nie może mieć spełnić swojego macierzyńskiego instynktu. Jeśli jabłko pozbawiło się pestek, gdzie teraz po 60 latach zobaczą co zrobi, jaki błąd, bo pestka leczy, pestka ma amigdalinę, B17, to jabłko nie ma sensu życia i ona zabija sama siebie, dopuszcza wszystkie bakterie, raki bakteryjne. Jeśli jabłko ma pestkę, tak jak ja mam stare odmiany, ona wtedy walczy o przeżycie i ona żyje 120 lat i rodzi cały czas jabłka. To jest taka
Odpowiedź. Idzie, u mnie ma do żywocie, nie ten byk. Pisze właśnie ekokorida tutaj w przekierunku skały. To jest jeszcze muleta kiedyś, co spiszani przywiozły. Miejsce w gospodarstwie Grzegorza Śleziaka znalazły też byki, które zostały sprowadzone specjalnie z Hiszpanii. To agresywna rasa, której przedstawiciele występują w walkach koridy. Uratowałem go z Hiszpanii, z koridy. Nie? Żyje u mnie 10 lat oczywiście. O, już sam otwiera, bo już czuje, widzi co ja mam, nie? No co to już, co? Czekaj, otworzymy, no. On zwariowany jest za bułko, no. Tak normalnie nie można wejść, bo zabije cię, nie? Tak są dzikie, nie? O, ona się tak boi, że się nie da dotknąć, o. Uderzyć ją może rogiem, no. Tak walczą bułkę, no. Bułka jest ich przysmakiem. Oczywiście nie można dać więcej, tylko parę bułek, bo dostałyby również biegać po karku. Złamał rękę kiedyś? Tak, trzy razy miałem złamaną rękę, uderzył mnie. Żebra miałem złamane, bo mi uderzył. Jak odrzuci ręką, to tu złamie. Nie wolno go po szyi nawet dotknąć, nie? To jest dziki zwierzę, dzikie, wolne zwierzę, nie? O, nie bułkę, to uwielbia bułkę, nie? To dlaczego pan sprowadził tutaj takiego zwierza? No, sprawdziłem, bo lubię byki. Ludzie, dlaczego? To jest najważniejsze pytanie. Wielu ludzi, no uciekaj, słucha mnie, oczywiście ja mu go zreaguję. Dlaczego ludzie sprowadzają, ratują, jeszcze mu damy, ratują osiołki, koniki, które idzie przytulić po halach, pogłaskać, idzie im założyć kolorowe skarpetki, wziąć do łóżka, trampki, że się nie przeziębiają. Mój byk jest naturalnie, dziko żyje. A więc ja go nie mogę, karmię go, zajmiam się tym, że go karmię, nie mogę go dotknąć, nie mogę pogłaskać, nie? A więc dlaczego wziąłeś takie zwierzę agresywne, które możesz dotknąć? Ja mówię, jest tak z kobietami, jak ja idę kobiecie, postawię piwo i ona mi daje wszystko w ten sam wieczór, taka kobieta mnie nie rajcuje, nie interesuje mnie taka kobieta. Ja muszę taką mieć kobietę, że jak idę jeden wieczór, dostanę od niej w ryja i to mnie wtedy taka kobieta podnieca. Tak jak mój byk, w każdej chwili mogę zginąć, muszę być się na baczności, karmię go, muszę dbać o niego, mieć zasady i wtedy to jest dla mnie przyjaciel, nie? Dlatego pytają się ludzie, dlaczego byka wziąłeś? Nikt się nie lituje nad bykami, przecież byki są groźne, mogą cię zabić. Nawet kto by ratował byka? Nie ma na świecie człowieka, który by chciał uratować byka, nie? No, uciekaj, uciekaj Toro. No już ja teraz to już można zapomnieć o przyjaźni. O, nawet kruszki potrafi wylizać, nie? Tak przeciągle uważasz, bo jak dźwignie głowę odruchowo, nawet i wypruje flaki, nie? Ja by się spłoszył teraz czymś, nie? To są ostre rogi. No uciekaj Toro, ale reaguje na mój głos. Oczywiście nie mogę go poklepać po zadku, nie? Co to już, co? Obyka ten obornik. Nie mieszam to z tym sianem, fermentuję to i będę miał do doniczek, do moich lilii, do wszystkiego. I oczywiście w takim gospodarstwie nic się nie marnuje, nie ma odpadów. To pokazuję właśnie na tym, jak mieszam to siano, które miałem właśnie stare siano, starą słomę. Przysypujemy to ziemią, mieszamy to z ziemią wierzchniówką. I tak pokazałem tam na filmiku. Za 2-3 lata mi to przegnije, przygrywam to specjalną folię, jest temperatura. Daję do tego jeszcze te drzownice, które to przerabiają. I mamy wtedy właśnie ziemię do moich doniczek, nie muszę płacić za to. Nie? I to jest naprawdę ekologiczna ziemia, najlepsza jaka może być, bez żadnego GMO. Tą słomę mają 20 lat, to jest słoma słomiana, która nie podlega nigdy GMO. Bo owiec jest tanią karmą dla koni i nigdy się nikt nie interesował, żeby go zrobić GMO, nie? A że no, taką ciekawostkę wykorzystuje takie coś, nie? Do tych ekologicznych takich tych ogródków przydomowych, niech ktoś chce zrobić taki system agrokultury, to ta ziemia będzie idealna do tego. Pan Grzegorz Śleziak wielką wagę przywiązuje do ogrodu, który został założony przed 20 laty. Jest to ogród w stylu ogrodów Dalekiego Wschodu, pełen drewnianych rzeźb, pawilonów i tajemniczych ścieżek. Kiedy odwiedzaliśmy leśny gród w Milówce, trwały tam przygotowania do festiwalu SORS. A ogród jest niedochodowy, nie? I pracuję tylko 3 miesiące, bo gdzieś od czerwca do września, w wrześniu zamykam, bo już czasami tu śnieg pada. A więc niedochodowy ogród. Stworzyłem coś, co było dla rodziny, posadziłem 100 tysięcy roślin, nie? Także ktoś mu powie, że jest ekologiem, to ja go pierwsze pytam, ile faceci posadziłeś w życiu drzewek, nie? Jak on nie posadził jednego drzewa, a kupił tylko kolejno alufelgi do swojej BMW, to ja wiem, jaki to jest ekolog, nie? I ma w aucie klimę. I on mi opowiada o ekologii, nie? Nie. Nie ma drugiego człowieka w Polsce, który wydał tyle pieniędzy na ogrody. W Białorusi na 205 hektarach i w Kambodży zrobiłem na jednym hektarze, już będąc chory, potem bardzo, no także już to zrezygnowałem, wycofałem się z tego, nie? A że ja zrobiłem w moim życiu ogrody, jestem zawodowcem od ogrodów, nie?
Tak, i na turystycznych ogrodów. Nie takie wydziwiane, jakieś szczepione, które umierają szybko, za 3 lata wymieniam, bo to też szczepione, to wszystko krótko żyje. Dzikie, naturalne drzewa. Tu są moje drzewo i takie zrobione, typu jak unia, nie kręcane. Specjalnie kręciłem, to jest lipa miododajna. Specjalnie ma skręconego pnia, takie jest, przez to stała się karłowata, nie? I nie idzie do góry. Ona ma 20 lat, a przez to, że skręciłem ją, cała siła została tutaj na tym drzewie i nie poszła do góry na 20-metrowe drzewo, nie? A ona ma 20 lat i po prostu skarłowa ciała przez to, nie? I to już wszystko w tym programie. Do zobaczenia.